Studio prasowe, proszę Państwa, no, wybitne postacie medialne goszczą na naszej antenie. W tym przypadku są to panowie w kolejności alfabetycznej. Iwo Bender, publicysta, szef IWTN w Polsce. Dzień dobry. Marek Król, znany i lubiany publicysta tygodnika sieci. Oraz Tadeusz Płużański, szef Fundacji Łączka i Polskie Radio 24. Jak Państwo chcecie posłuchać często na antenie tej stacji, pan redaktor gości. Gości gospodarzy tak naprawdę, a nie gości. Panowie, no taki temat się pojawił ostatnio, bo to jednak studio prasowe, więc musimy o newsach rozmawiać troszkę. Otóż myśliwiec F-22 nad Kanadą zestrzelił nieznanego pochodzenia cylindryczny obiekt. Justin Trudeau zapowiada, czy premier Kanady, że będzie sprawa wyjaśniona do samego końca, skąd my znamy takie zapowiedzi. No i to jest drugi przypadek, kiedy amerykański myśliwiec zestrzelił, bo wcześniej F-22 zestrzelił chiński balon. I to był w ogóle pierwszy obiekt zestrzelony przez ten najnowszy i najbardziej zaawansowany myśliwiec świata. On jest do tego stopnia zaawansowany, że jak gdzieś wyląduje, to ludzie są dopuszczani na odległość jakichś 150 metrów, żeby nawet się nie zbliżyli. I jeszcze nad Montaną mieliśmy niezidentyfikowaną anomalię radarową. No i panowie, no coś może z tego będzie, Iwo Bender. No, to jest niepełny raport, bardzo przepraszam, bo jeszcze nad Alaską zestrzelono niezidentyfikowany obiekt bodajże 2 dni temu. I w tym tygodniu również jakieś dziwne zielone lasery miały podobno świecić z kosmosu nad Hawajami, które podobno miały być wysyłane przez chińskiego satelitę. Także no, co, jak to interpretować? No nie wiem, był taki kiedyś film Tima Burtona Marsjanie atakują. O tym, jak to Marsjanie przylecieli na Ziemię i strzelali do wszystkich, mówiąc, ale że... Przychodzimy w pokoju. Tak, że są właśnie na misji pokojowej, więc być może mamy do czynienia z jakimiś przygotowaniami do kolejnej misji pokojowej, bo jak wiemy, komuniści nigdy niczego innego nie robią, tylko walczą. I komunistyczna partia Chin jest jak najbardziej takim chorążym pokoju obecnie, którego wspiera podchorąży pokoju w wykonaniu partii Jedyna Rosja Władimira Putina. Marek Król, publicysta sieci. Mamy przełom, coś wreszcie konkretnego będziemy wiedzieć o technologiach i o tych dziwnych pojazdach, które krążą od dłuższego czasu nad statkami amerykańskiej floty? No, chciałbym zwrócić uwagę, że też w Polsce i nad Europą cały czas lata balon Sikorski. Jakoś mu się daje utrzymać w powietrzu jeszcze na razie, choć nisko nad ziemią. To analogia miała być taka, że to, co się stało z tym obiektem, można nazwać, określić po amerykańsku jako character assassination, czyli zabójstwo postaci. No i tu była ta analogia do Sikorskiego, no bo jednak to, co się dzieje w tej chwili na antenach mediów, to co poza pewnymi mediami, gdzie w ogóle nie zauważyli tego problemu, może nie jest tak istotny, może my się nie znamy. Natomiast jeśli wolno, no to są chyba takie próby wybadania sprawności obrony przeciwlotniczej i tak dalej. Tutaj zainteresowane są nie tylko Chiny, moim zdaniem, ale też Korea Północna, również pokój miłująca ponad wszystko. No i może i Rosjanie i tak dalej. Więc zawsze tego typu obiekty sieją pewną destabilizację, niepokój i tak dalej. Chyba na to zależy, żeby stworzyć takie wrażenie, że Stany Zjednoczone, które zawsze były daleko, mówię o bezpośrednim zagrożeniu, z wyjątkiem może Pearl Harbor, ale były daleko od zagrożenia wojną, no też mogą się spotkać z tego typu aktami agresji. Sytuacja jest taka, że każda destabilizacja, zwłaszcza tak dużego kraju, chociaż na razie nic tam się takiego poważnego nie dzieje, no jest na rękę tym, którzy chcą tą destabilizację siać, szczególnie Rosji, więc tutaj taki jest tylko z tego wniosek. Ja myślę, że oni nie zestrzelili tego balonu wcześniej, bo zawsze jest obawa, że może być jakaś broń biologiczna przecież i może wywołać jeszcze większe nieszczęście. Tadeusz Płużański, szef Fundacji
Łączka. Już pomijmy litościwie ten pojazd nieznany i skupmy się na Radosławie Sikorskim, no bo to jest postać, która jest skutecznie od grudnia przynajmniej zestrzeliwana z firmamentu polityki, od kiedy Polityko bodajże opisało, że człowiek ten ma dodatkowo 40 tysięcy euro miesięcznie dochodów. Potem poseł Tomasz Poręba ogłosił, że to jest 800 tysięcy euro się zebrało. No my mamy na razie informację o 100 tysiącach od Arabów, które jest absolutnie legalne, nie ma żadnych problemów, podatki zapłacone. Tak twierdzi sam zainteresowany, czyli Radosław Sikorski. To jeśli pan redaktor pozwoli, krótkie odniesienie do balonów. Ja myślę, że te nieznane obiekty to jest tak jak z tymi nieznanymi sprawcami w czasach PRL-u. Tutaj takie analogie mi się nasuwają, prawda? No, nieznani sprawcy na to byli po prostu czerwoni siepacze. No i tutaj też zapewne czerwoni z tymi balonami stoją. Czerwoni zapewne chińscy. Zresztą taka jeszcze uwaga, pan redaktor podkreślił, że można słuchać moich audycji w Polskim Radiu 24. I tu jedna ciekawostka, bo mamy akurat rocznicę Jałty. Pan profesor Marek Kornat, z którym rozmawiałem, podkreślił, że nie wolno nam nazywać tych trzech konferencji, czyli Teheran, Jałta, Poczdam, konferencjami pokojowymi, a tak to się utrzymuje niestety do dzisiaj. Są to konferencje rozbiorowe, prawda? I Polska niestety była właśnie efektem takiego rozbioru. Mamy nadzieję, patrząc na to, co się dzieje dzisiaj, że i Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania trochę chcą skutki tych właśnie konferencji zdradzieckich, rozbiorowych złagodzić, odbudowując nowy ład światowy. Natomiast jeśli idzie o Radka Sikorskiego, to myślę, że warto uzupełnić te znane de facto zarobki dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, te usługi, prawda, to doradztwo. Zresztą ciekawe właściwie, w czym może doradzać owemu arabskiemu państwu Radosław Sikorski, jaką to wiedzę na temat tamtejszych stosunków posiada, w czym może pomóc. Ale są jeszcze zarobki, które ujawnił w 2021 roku Transparency International i to są dużo większe kwoty, bo od prawie 600 tysięcy euro do ponad 800 tysięcy euro z 12 różnych źródeł pochodzących. Ja rozumiem, że eurodeputowani mogą się parać dodatkowymi zajęciami poza swoją pracą w Parlamencie Europejskim, no ale jednak jest pytanie, jeśli jest tyle źródeł, prawda, 12, nie ma tu policji, dlaczego to nie jest ujawniane? To jest najważniejsza sprawa. No i zdaje się, tym pytaniem, na to pytanie próbuje odpowiedzieć Centralne Biuro Antykorupcyjne. My zaś zastanówmy się, jakie to może mieć konsekwencje polityczne dla Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk, zdaje się, nic na ten temat nie powiedział od dłuższego czasu. W pierwszym takim odruchu Borys Budka skrytykował Radosława Sikorskiego, potem się również wycofał, więc tam jest jakiś front obrony Radka Sikorskiego, FORS, Iwo Bender. Jest doktryna Neumana, tak? Może już trochę o niej zapomnieliśmy, tak? Czyli no, nie ruszamy swoich, bronimy swoich do końca, nawet potem, kiedy są już prowadzeni przez policję. Ale jak taki Donald Tusk nie jest znany z obrony swoich. Raczej w tym okresie, kiedy był premierem i wydawało się, że no, będzie jeszcze długo, zabójstwo, czy character assassination następowało natychmiast. Za jakiekolwiek podejrzenie ludzie z najbliższego kręgu byli wykańczani, odsuwani, no, po to, żeby nie zaszkodzić całej formacji. Tutaj mamy ewidentną, nakręcającą się aferę. Co jakiś czas wypływają nowe dokumenty, nowe fakty. Można się zastanowić, czy wypływanie tych dokumentów ma związek z tezami Radosława Sikorskiego, jakoby to właśnie Stany Zjednoczone były odpowiedzialne za zniszczenie rosyjsko-niemieckich rurociągów. Pamiętamy, dla Amerykanów bardzo ważna rzecz. Tydzień temu, no troszkę plus minus, mówił o tym William Burns, to jest szef CIA, w takim wystąpieniu na Uniwersytecie w Georgetown, znanym i lubianym przez pana redaktora, dla studentów, no i wspomniał, że to w ogóle dramat. Więc może są jakieś związki przyczynowo-skutkowe?
No to są jakieś oczywiście teorie spiskowe, które głoszą, że Platforma Obywatelska jest na pasku Niemców, co oczywiście jest nieprawdą. Natomiast no, powiedzmy tak, no, nie, istnieje obecnie rozgrywka tak o to kto będzie dominował w Europie, tak? Czy będzie to nieco już rozpadający się duet francusko-niemiecki ze wskazaniem na Niemcy, czy będą to Stany Zjednoczone, mówiąc już zupełnie brutalnie, tak? I faktycznie no, być może te kłopoty Radka Sikorskiego, które przypomnijmy zaczęły się od artykułu w gazecie holenderskiej, być może są... zaczęły od Politico. Jako pierwsze 17 grudnia ubiegłego roku opisało to Politico, a potem pisowska gazeta holenderska i pisowska holenderska telewizja tym się zajęły. Fakt, no więc być może rzeczywiście jest to jakiś odprysk tej wielkiej geopolitycznej gry. Natomiast dlaczego Tusk, no nie, no moim zdaniem to jest po prostu to, że jakakolwiek, jeżeli mamy bańki medialne, w których przebywają wyborcy głównych partii w Polsce, to jeżeli Tusk nie będzie się wypowiadał na ten temat, czy będzie powściągliwy, to izolowani w swojej bańce wyborcy Platformy po prostu do nich nie dojdzie cała ta historia. Przynajmniej tak zakłada, wydaje mi się, Tusk i kierownictwo Platformy. Także to chodzi raczej, wydaje mi się, że na poziomie takim taktycznym to jest próba nie mówienia o czymś, żeby to coś nie stało się znane. Zresztą podobna rzecz miała miejsce parę lat temu w Stanach, kiedy był artykuł w New York Poście opowiadający o przerażającym laptopie, jak to nazwali, laptopie z piekła rodem Huntera Bidena, i wtedy wszystkie media społecznościowe zablokowały jedną z najważniejszych gazet w Stanach Zjednoczonych. A dziś wiemy, jaki był tego mechanizm, prawda? Czyli no, wiemy, pełna współpraca tych mediów z siłami specjalnymi Stanów Zjednoczonych. Tak. Marek Król, publicysta sieci, to może Radosław, są tacy, znowu amerykańskie stwierdzenie, too big to fail, czyli zbyt duży, by popełnić błąd, zbyt duży, by upaść. To dotyczy oczywiście wielkich amerykańskich firm, typu General Motors, które trzeba było wesprzeć w czasie kryzysu w 2008 roku, no po prostu rzeką pieniędzy amerykańskich podatników, bo upadek tej firmy miałby zbyt duże konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych. To może dla Platformy Obywatelskiej, dla Donalda Tuska, Radosław Sikorski jest taki właśnie, takim General Motors, too big to fail, za duży, by upaść. Nie wiadomo, czy bardziej General, czy bardziej Motors tutaj w tym wypadku występuje, ale mi się wydaje, pierwsza zasada jest taka, którą przestrzega Donald Tusk, nie zadzierać z sowieckimi. To jest żelazna zasada, której się będzie trzymał, a jak wiemy, tą łączność z sowieckimi, czyli obecnie przebranymi za Rosjan, dawniej sowieckimi, Sikorskiego jest no, chyba nieustanna, co potwierdziły też jakieś tam spotkania w Dubaju, gdzie na tej konferencji Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tej organizacji, która powstała w 2017 roku, pojawiał się Ławrow, potem był właśnie w Nowym Jorku w luksusowym hotelu, tam też pojawiał się Ławrow i tak dalej. Więc my dzisiaj musimy powiedzieć tak, mówimy Zjednoczone Emiraty Arabskie, my myślimy Rosja przecież, tak to wygląda. I to jest tylko taka płaszczyzna do spotkań. I Donald Tusk, który jest tchórzliwy z natury, jak wielu polityków, no nie chce tutaj właśnie z tym wielkim, może nie tyle wielkim, ale mającym ogromne wsparcie zadzierać. Choć moim zdaniem pewne służby, zwłaszcza amerykańskie, podjęły decyzję, a być może ze wsparciem naszych, że trzeba tego towarzysza Sikorskiego skasować, bo jest naprawdę coraz bardziej groźny, niebezpieczny, nieobliczalny. Zwracam uwagę, przeczytałem przed naszym programem, że Sikorski napisał list do dziennikarki chyba z Politico, która napisała, czy z tego dziennika holenderskiego. W NRC, tak. Tak, że wspiera tutaj nacjonalistów w Polsce, ujawniając jego dochody z pracy poza parlamentem. Ja bym się z Tadeuszem Pużańskim tutaj nie zgodził, bo co do tych dodatkowych pieniędzy. Znaczy zgodziłbym się, jeżeli wszystko jest ujawnione, za co i tak dalej, transparentne,
ale mnie się wydaje, że jeżeli my jako podatnicy europejscy opłacamy europosłów, to jeżeli ktoś z zewnątrz ich finansuje, no to jest kpina z demokracji, bo tak naprawdę to oni pracują dla tych mocodawców, którzy najwięcej zapłacą, natomiast te pieniądze z Parlamentu Europejskiego, no to jest drobny, tylko drobna część tych dochodów. Więc to jest pewnie inna kwestia, jeśli mogę wejść w słowo, bo nie ma żadnego problemu, żeby polityk były, nie wiem, Tony Blair, no, Aleksander Kwaśniewski, czy tam z całym szacunkiem Lech Wałęsa, przyjeżdżał na jakąś konferencję, kasował za to ogromne pieniądze, a ci ludzie, którzy tam za to zapłacili, grzali się, mieli zdjęcia w świetle no, przebrzmiałej gwiazdy, ale jednak cały czas gwiazdy. Co innego jest, gdy jest to aktywny polityk, którego wszystkie wpływy są aktywne, który może brać udział w głosowaniu, który może w jakiś sposób rozdzielać jakieś fundusze. Wtedy następuje, moim zdaniem, silne, mocne przekroczenie mandatu demokratycznego i stawia pod znakiem zapytania nie tylko tą osobę, ale instytucję, w której pracuje. No bo jeżeli mamy Europejski Parlament Lobbystów, tak, no to są jasne zasady, płacimy im i robią. Więc może powołać jakieś ministerstwo lobbyingu w Europie i tym wszystkim komisarzom, tym wszystkim parlamentarzystom składać jasne propozycje. Tu mamy taką ustawę, 500 tysięcy euro i proszę to zakończyć, nie? Dokładnie. A jeszcze mamy 30 tysięcy lobbystów zarejestrowanych w Brukseli. Rosyjskich. Tadeusz Płużański, szef Fundacji Łączka, troszkę jako do historyka, jeżeli chodzi o postać Radosława Sikorskiego, no to w zasadzie znaki zapytania pojawiają się na samym początku jego obecności na polskiej scenie politycznej. To prawda. Ja myślę, że tutaj zresztą nie ma kolizji między mną a Markiem Królem, bo to przecież nie mój pomysł, żeby pozwolić eurodeputowanym na dodatkowe zarobki, tylko taka jest konstrukcja Parlamentu Europejskiego i też mi się ona nie podoba, szczególnie jeśli tych zobowiązań, tych aktywności jest tak wiele, no to musi to rzutować, prawda, na pracę i nie po to rzeczywiście Polacy wybierają, zresztą inne narody też, swoich reprezentantów, żeby oni właściwie pracowali gdzie indziej. No, tu się całkowicie zgadzam. Natomiast Radosław Sikorski, czy też Radek Sikorski, bo tak się chyba woli prezentować, rzeczywiście jest postacią... Radek Sikorski Global, to jest nazwa firmy, którą prowadzi. No, czyli Radosław Sikorski jest globalny, tak? Globalny, europejski, demokratyczny, postępowy i tak dalej. Ale kiedyś się kreował na zupełnie kogoś innego. Robił z siebie konserwatywnego prawicowca, człowieka tradycji, z polskich zasad, prawda? No, takie znaki zapytania właściwie pojawiają się od początku, no bo to jest kwestia nie do końca wyjaśnionych studiów, prawda? To są wyjaśnione chyba ostatecznie, no ale tam pan Radosław twierdził, że odbył, prawda, takie stacjonarne studia w Oksfordzie, to potem było prostowane, zresztą na tych studiach przedstawiał się jako bliski Władysława Sikorskiego, generała, prawda, naczelnego wodza i premiera rządu na uchodźstwie. Tak się prezentował wobec swoich kolegów tam z elitarnego oksfordzkiego klubu. No to też to było ciekawe, bo tam trzeba było mieć dużo pieniędzy, bo to jest klub pod tytułem mam bardzo bogatego tatusia, tak bogatego, że aż strach. I jakim cudem emigrant z Polski w tym towarzystwie? No, pan redaktor zadał właściwe pytanie, właściwie doskonałe pytanie, cytując słowa Maleszkę. To doskonałe pytanie. Nie wiem, czy podziękować za to. Do końca. Ale innym doskonałym pytaniem jest to, co właściwie Radosław Sikorski i czy jego namaszczenia robił w Afganistanie, tak? No bo on się przedstawiał przez lata jako korespondent wojenny, ale z tego co mi wiadomo, żadna gazeta czy też żadne medium go tam nie delegowało, prawda? No więc to też jest doskonałe pytanie. No ale no właśnie, pan redaktor też
też zapytał właściwie, jak Radosław Sikorski wygląda w kontekście całej Platformy Obywatelskiej. Ja powiem tak, ci najważniejsi, w tym Donald Tusk, nie odcinają się od niego, bo aprobują tego typu politykę, prawda? Widocznie, no niestety podzielają jego poglądy. I to są poglądy nie tylko für Deutschland, ale również für Russland, możemy powiedzieć. Prawda? Bardzo... A możemy przytoczyć kilka takich wypowiedzi z tej historii. No, mamy ostatnią, mamy odpowiedź, mamy teorię, którą głosił o chęci zagarnięcia Ukrainy przez polski rząd, no to w Radiu Z, no, ale wcześniej też tego typu dziwne wypowiedzi się znajdowały. No właśnie to o wysadzaniu Nord Stream 1 i to przez Stany Zjednoczone, Polskę, Ukrainę, właściwie nie wiemy, czy wspólnie te trzy państwa miałyby wysadzać, czy każde z osobna. No to są rzeczy tyleż kuriozalne, co niebezpieczne. Tak? Jeżeli stawia się takie tezy łącznie z rozbiorem Polski, chyba też razem z Federacją Rosyjską, prawda, rozbiorem Ukrainy, no to w dobie wojny, bardzo poważnego kryzysu, który mamy w tej części Europy, to jest po prostu niebezpieczne i nie sądzę, żeby Radosław Sikorski był na tyle politykiem naiwnym, żeby tak sobie bezwiednie, przypadkowo stawiał właśnie tego typu tezy. No więc to jest po prostu polityka zagraniczna Platformy. Ja się bardzo obawiam, jaka byłaby polityka polska, gdyby dzisiaj rządziła Platforma Obywatelska. Tak? Jaki ta partia miałaby stosunek do agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, prawda? I boję się aż o konkluzję, prawda? Jaka to mogłaby być polityka? Obawa zrozumiała. Na pewno nasz program będą oglądać prawnicy Radosława Sikorskiego. No a jak wiemy, jest on niezwykle skuteczny, jeśli chodzi o kary dla osób, które uznał, że go obraziły. Ja na przykład nie mam 700 tysięcy, żeby tutaj ryzykować skojarzeniami, które mi się pojawiają. Tomasz Poręba jest odważniejszy, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, EKR-u, który powiedział, że Sikorski był twarzą radykalnego zbliżenia z Rosją i bardzo prorosyjskiej polityki PO-PSL. Kończąc temat Sikorskiego, możemy powiedzieć, przypomnieć te bajki Donalda Tuska z 1001 nocy o katarskim inwestorze, który uratuje polskie stocznie. Inwestor z regionu się znalazł, ale ratuje głównie Radosława Sikorskiego. A my może przejdźmy do kolejnego ważnego tematu, którym będzie w tym tygodniu potwierdzona wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce. To jest oczywiście objaw tego, że no, Polska jest kluczowym miejscem dla wsparcia Ukrainy. No, jest tutaj ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ivo Bender. To jest troszkę tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża nie tyle, żeby porozmawiać z Andrzejem Dudą czy naszym ministrem obrony, co z żołnierzami, którzy tutaj stacjonują. Nie, no przede wszystkim przyjeżdża po to, żeby zademonstrować, że w postawie Stanów Zjednoczonych wobec agresji rosyjskiej nic się nie zmieniło od roku. Tak? Słuchałem sobie tego przemówienia sprzed roku, rzeczywiście wstrząsające, no i widać, że w dużej mierze prorocze. No tak, no przyjechał mówiąc, że NATO będzie bronić każdego cala swojego terytorium. Przyjechał zaraz po tym, jak lądowała w Polsce 82. powietrzno-desantowa All American Dywizja, czyli pierwsza, w której byli reprezentanci całych Stanów Zjednoczonych historycznie. To też symboliczne, a nie z lokalnych, tylko jakichś stanów, poszczególnych stanów, przyjechał wówczas i przyjeżdża teraz z tym samym przesłaniem. To jest niezwykle ważne, bo pokazuje, że przez ten rok, mówiąc tak trochę może facecyjnie, nic się nie zmieniło. Tak? Znaczy zmieniło się wszystko, tak? Bo ludzie giną, jest potworna tragedia, ale nic się nie zmieniło, bo Rosja nie osiągnęła swoich celów. A jednym z tych celów, który sobie stawiała, było rozbicie jedności Zachodu. I właśnie po to, żeby pokazać ową jedność Zachodu jeszcze raz Rosjanom, przyjeżdża Biden do Polski. No oczywiście chodzi też tutaj o spotkanie z przywódcami naszej części Europy, czyli krajów, które miały ten
Tak zwana bukareszteńska dziewiątka. Wątpliwy przywilej bycia pod sowieckim butem przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej w wyniku decyzji właśnie jałtańskich. I to też jest może jakieś takie symboliczna próba zadośćuczynienia, tak? Bo rzeczywistość jest taka, że to myśmy w Polsce, w Rumunii, na Węgrzech i tak dalej cierpieli przez te decyzje i to teraz my nagle stajemy się przed murzem Zachodu po raz kolejny, tak? I ważne, tak? Ważne w sferze symbolicznej jest to, że najważniejsza osoba w tym wielkim sojuszu i w tym wielkim stowarzyszeniu wolnych krajów przyjeżdża po raz kolejny do Polski. No i tak już można powiedzieć, że ciekawe, czy na chwilę Air Force One wyląduje po drodze na przykład w Berlinie. No zobaczymy. Chyba nie, tak? Bo to też jest też ważny symbol pokazujący naszym drogim przyjaciołom z Brukseli, że te ich wszystkie spory, wszystkie opowieści o wartościach europejskich, jakichś wydumanych zupełnie rzeczach, nie mają znaczenia w momencie, kiedy przemawia stal. I że dzisiaj dyskusja jest prowadzona na zupełnie innym poziomie i ten zupełnie, szczególnie dla Amerykanów, przedziwny spór, jakim jest Unia Europejska, w rzeczywistości dzisiaj, no cóż, no, nie ma szczególnego znaczenia, powiedzmy sobie szczerze. Tak? To spójrzmy, jak działa Wielka Brytania w kontekście wojny na Ukrainie i jak działa Bruksela. Ciekawa analogia o rozwiązywaniu problemów za pomocą żelaza i stali. Blut und Eisen, mówił kanclerz Bismarck przed rozpoczęciem wojny z Francją, która zakończyła się zjednoczeniem Niemiec, ale w 1872 roku właśnie. Ale o tym za moment. Marek Król, publicysta sieci. Władimir Putin zakładał, że Zachód szybko się zmęczy pomocą dla Ukrainy, że będą jakieś tam werbalne protesty, ale w ostateczności interesy zatriumfują. Każdy będzie chciał mieć dostęp do darmowego albo bardzo taniego gazu i taniej energii z ropy naftowej. No i w związku z tym rozpoczęły się również szantaże energetyczne wobec Europy, które w tej chwili wydaje się, że Rosja przegrała głównie dzięki flotom gazowców, które płyną ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Spójrzmy na bilans tej wojny w tej chwili i zastanówmy się, czy Rosja może ją długo prowadzić na takich warunkach. No, ja się Putinowi nie dziwię. Nie po to przez lata inwestowała agentura wpływu w różne LGBT i różne działania mające za zadanie rozkład społeczeństw, które się zresztą częściowo udały przecież w niektórych krajach, po to, żeby kompletnie rozłożyć więzi społeczne, te, na których oparte były przez lata i między innymi także siły zbrojne. Ten proces przebiega również w Stanach Zjednoczonych, co zostało opisane w umyśle zamkniętym i wygląda przerażająco. Więc Putin trochę się może pospieszył, bo jednak mimo wszystko jednak armia amerykańska i tutaj to jest nasze wielkie szczęście w historii, mam na myśli Polskę, bo wiele tego szczęścia nie mieliśmy, że dzisiaj wojna na Ukrainie to jest zagrożenie dla Pax Americana. Jeżeli to się rozsypie, jeżeli Ukraina przegra, to rozsypie się cały porządek tego świata. Mam na myśli Chiny, Tajwan i różne inne miejsca, które nawet... Tutaj może kropeczka i mała refleksja na temat polskiej polityki, no bo kiedy rok temu prawie rozpoczynała się rosyjska agresja na Ukrainę, celem polskiej polityki było zorganizowanie Zachodu i przekonanie, że nie można się z Rosją dogadać, że trzeba Rosję pokonać, trzeba wesprzeć Ukrainę tak, by ona się przeciwstawiła i żadne wersje kolejnych Mińsków tutaj dogadania się, udawania, że to nie nasz konflikt, nie mają sensu. Możemy pod tym względem ten rok spojrzeć na ten rok. No i całe szczęście, dzięki Panu Bogu, mamy tutaj taki rząd, jaki mamy, a nie jak zadałeś, redaktorze prowadzący wcześniej pytanie, co by było, gdyby tu Platforma Obywatelska była przy władzy, no to my mielibyśmy takie nastawienie i takie działania, dynamiczne działania wspierające Ukrainę, jak robi Scholz i jak robią Niemcy.
tych działań. Także wykorzystanie tego momentu historycznego jest wzorcowe, powiedziałbym, przez polski rząd, przez prezydenta i premiera. Może się przez długi czas taka okazja nie pojawić, bo faktycznie, jeżeli się rozsypie ten ład europejski, a przegrana Ukrainy będzie początkiem tej destrukcji, no to możemy powiedzieć, że będzie się sypało, co mówiłem wcześniej, rozsypie się na całym świecie, łącznie z bezpieczeństwem Izraela, co jest bardzo dla polityki amerykańskiej niezwykle ważne. Więc jest to ostatni moment, żeby przeciwstawić się sukcesem tej imperium zła, którym w dalszym ciągu Rosja jest, nie tylko w czasach, kiedy Reagan opatrzył Rosję tym, czy Sowiety tym określeniem. To jest walka o to, czy będziemy o zwycięstwo świata zachodu, cywilizacji zachodu. Tak naprawdę należy to czytać. Tadeusz Płużański, szef Fundacji Łączka. Redaktor zaczął ten nasz program od stwierdzenia, że mamy rocznicę Jałty, czyli rozdania, które ułożyło stosunki światowe na następne pół wieku. Teraz, jak rozumiem, jesteśmy w podobnym momencie, no to przyjrzyjmy się, jaka była sytuacja Polski w czasie, kiedy była Jałta, czyli wojska rosyjskie parły do Polski, nie było relacji polsko-sowieckich, Sowieci zamierzali zająć całość, stworzyli sobie sztuczny rząd, który będzie tutaj wiedzie na bagnetach, a władze Polski gdzieś tam popiskiwały w Londynie, no bo jak chyba kilka miesięcy później oświadczył im Churchill, jak chcecie panowie, to możecie sobie zabrać te swoje armie. A jak wyglądamy teraz? No właśnie, no wtedy niestety w Jałcie po prostu ograbiono nas terytorium, ograbiono nas z Kresów Wschodnich II RP, dając w zamian ziemie północne i zachodnie, ale też na przykład no, zaaprobowano konstrukcję, która jest od początku całkowicie chybiona, czy też była chybiona, czyli tego rządu, prawda, jedności narodowej. Zgodzono się na ruski, na sowiecki tym razem, ale cały czas rosyjski imperializm, że te postulaty imperializmu są no, o tyle ważne, że Rosja je zgłasza, wobec tego trzeba brać je pod uwagę. O tyle była to gra pozorów, że alianci świetnie wiedzieli, że w Polsce pod butem sowieckim nie powstanie żaden rząd jedności narodowej i nie będzie przede wszystkim żadnych wolnych, demokratycznych wyborów. No więc starali się swoją konstrukcję upozorować, prawda, nadać im pozory legalizmu, prawda. Ale też niewiele mieli wybór z drugiej strony. Części Europy. Tak jest. No tam jeszcze była mowa o tym, że Niemcy powinny płacić reparacje na przykład, tak? Jak wiadomo, względem Polski to się nie wydarzyło. Tu możemy jeszcze przypomnieć plan Morgenthaua, alternatywny do planu odbudowy gospodarczej Niemiec, w którym ten kraj miałby się głównie zająć produkcją i przetwórstwem ziemniaków, podzielony na strefy okupacyjne. Ja bardzo żałuję, że do tego nie doszło. To prawda, no, że rzeczywiście to był czas bardzo zły dla Polski, dobry dla Stalina, dobry dla właśnie całej Wielkiej Trójki, ale dobry też dla Niemiec, tak, no bo im po prostu odpuszczono właściwie wiele rzeczy, łącznie właśnie z owymi reparacjami. Dużo by o tym mówić, nie mamy teraz na to czasu, ale jak spojrzymy na mapę, prawda, co się wtedy stało w Jałcie i jak dzisiaj wygląda ta bukaresztańska dziewiątka, no to z jednej strony rozumiemy, dlaczego Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę, no bo Ukraina to są wrota nie tylko na zachód, ale też na południe, prawda, Europy. No i mamy tę koncepcję, która ma właśnie przeciwdziałać temu, czyli powrót w wykonaniu Polski, w wykonaniu Rzeczpospolitej do słynnej międzywojnie, teorii czy też koncepcji intermarium, prawda, Międzymorza, Trójmorza. To jest szalenie ważne, że właśnie ten szczyt odbędzie się dzisiaj w Warszawie, a nie na przykład w Berlinie. No bo właśnie teoria Międzymorza i tego centrum czy blokowania przepływów, to jeszcze Mackinder i właśnie mówi, że tutaj na naszych ziemiach Polska, Ukraina, Europa blokowane są przepływy między Azją a
Europą i dalej Zachodem, więc może coś z tym rzeczywiście można zrobić. Myśmy zaczęli ten program jeszcze od... Jeszcze, jeśli można, redaktorze, żeby skończyć myśl, no bo rzeczywiście no to Trójmorze ma być z jednej strony antidotum na dominację niemiecko-francuską. Ma też właśnie być tą barykadą przeciwko Federacji Rosyjskiej. No i podkreślmy to właśnie, że w Warszawie raz będzie prezydent Biden, dwa właśnie przywódcy, prezydenci tej dziewiątki bukaresztańskiej, a Berlin jest coraz bardziej odsuwany na bok. Nieprzypadkowo zresztą Wołodymyr Zełenski podczas swojego turu europejskiego odwiedził Londyn, odwiedził Brukselę, przy okazji Paryż. W ostatniej chwili zorganizowana wizyta i też tak po łebkach, prawda, tam nie był witany honorami, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii w Londynie, ale Zełenski nie był w Berlinie. Myślę, że to są dla nas bardzo dobre informacje. To takie w ogóle signum temporis. Usłyszymy podczas wizyty tak, Bidena. A propos, że bardzo dzielny ukraiński prezydent zdobył wielką chwałę i wsparcie na świecie, jest jedną z ważniejszych postaci, a przecież też jeszcze parę lat temu był po prostu ukraiński komik, występujący również na scenach rosyjskich, między innymi przed Władimirem Putinem. A tutaj okazuje się, że to spotkanie z nim jest ważne dla takiego polityka jak pan Scholz. Zaczęliśmy ten program od zestrzelenia UFO nad Kanadą. Jeśli chodzi o postacie pozaziemskie i te teorie, na przykład o ludziach jaszczurkach, to kiedy widzę na przykład panią von der Leyen, no to się tak poważnie zastanawiam, czy ona na pewno jest człowiekiem, bo rzeczy, które wypowiada, są często sprzeczne, logiczne, albo wręcz nieprawdopodobne. Na przykład w momencie, kiedy chwali się wsparciem Unii Europejskiej dla Ukrainy, a większość tego wsparcia to Polska, a o Polsce akurat nie mówi, bo po co. Pan redaktor zapomniał o bardzo ważnej pomocy europejskiej, czyli 35 milionach żarówek LED-owych. Tak? To ma odbudować i obronić Ukrainę przed Rosją. Chcę panów zapytać, to był taki, ten wstęp był, to ostatnie pytanie, bo czas nam się kończy, ale czy epopeja KPO właśnie została zakończona w momencie, kiedy prezydent przekazał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę z takim trudem uchwaloną, no i w podtekście pytanie, czy zostaliśmy znowu oszukani przez komisarzy europejskich. No i w kolejności alfabetycznej Ivo Bender. No w ogóle przykro mi o tej sprawie rozmawiać, bo to dla Polski jako kraju suwerennego, jako kraju, który ma swoją dumę i wchodził do Unii na określonych warunkach, jest po prostu przykre, że musimy użerać się o należne nam pieniądze z biurokratami, którzy po prostu nas bardzo nie lubią i robią wszystko, żeby nie wywiązać się ze swojego obowiązku. Tak? To jest okropna historia i ona też, mam nadzieję, coraz bardziej otwiera nam wszystkim oczy. Czym jest ta grupa niewybranych demokratycznie ludzi, którzy uzurpują sobie prawo do rządzenia ogromnym kawałem europejskiego kontynentu. Słowem kluczowym tej wypowiedzi jest uzurpacja. Marek Król, publicysta sieci, projekt europejski, czyli stworzenie państwa europejskiego z centrum i peryferiami. No i tak się składa, my mamy być peryferium. Wydaje się coraz bliższe. Czy ja wiem? No ja zgadzam się z tym, co powiedział Ivo Bender. Bym dodał, że to jest poniżające wręcz dla nas to, co się dzieje w tej chwili. Te kamienie milowe, jak ja słyszę, to mi się nóż w kieszeni otwiera i nie tylko. Przecież to jest tak przykre i tak, no, że doszliśmy do takiego momentu. Mi się wydaje, że Berlina nie stać. No może być supermocarstwem moralnym. Oczywiście potencjał gospodarczy ma przeogromny, ale w dalszym ciągu wszystko to należy robić w tym kierunku. Jest karłem politycznym i nie jest w stanie, moim zdaniem, już w tej chwili. Między innymi dzięki Polsce, między innymi dzięki wsparciu przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, narzucić swojej woli, a przypomnę, że zawsze dominacja Niemiec w Europie kończyła się tragicznie dla Europejczyków. Ja jednak mam wrażenie, że Berlin bardzo dobrze spełnia swoje mocarstwowe idee, przynajmniej za pośrednictwem Komisji Europejskiej, bo pieniędzy należnych nam, za które zapłaciliśmy, jak nie było,
Tak nie ma, Tadeusz Płużański. No rzeczywiście można powołać się na słowa Jana Wincenta Rostowskiego, pieniędzy nie ma i nie będzie, tak? Mam nadzieję, że tym razem to się w innym nie kontekście, ale formuła, że te pieniądze jednak otrzymamy, bo nie otrzymujemy ich prawem kaduka, prawda? Dawno powinny wpłynąć, COVID-u podobno już nie ma, a my tych funduszy COVID-owych wciąż nie otrzymaliśmy. No to a czy to jest w ogóle klucz problemu, że nie ma tych pieniędzy? Czy to jest czy gdzie indziej jest jednak die Hunde begraben, czy pies pogrzebany? No rzeczywiście, nie obrażając, prawda, zwierząt, możemy powiedzieć, że no po prostu to jest element już taki jasny, widomy znak narzucania nam prawa światopoglądu, prawda? I to się musi skończyć, bo jeżeli będziemy brnąć w to, to nic dobrego dla nas tego nie będzie, a z takich bieżących rzeczy dobrze jednak, że prezydent Andrzej Duda skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, bo ona rzeczywiście jest niekonstytucyjna. Ona między innymi prerogatywy właśnie głowy państwa gdzieś grzebie w piachu. Mam nadzieję, że ten serial się szybko skończy, fundusze otrzymamy jednak i będzie happy end, chociaż można mieć szereg wątpliwości, czy w innych obszarach. Na czym polegałby happy end z Unią Europejską, to pewnie jest temat na kolejną rozmowę. Jeżeli byście państwo mnie pytali, rozwiązanie Parlamentu Europejskiego, rozpędzenie komisji i ułożenie tego wszystkiego od nowa, bo tak jak jest być nie może. Ale mówię, tam czas nam się skończył, więc dyskutować pewnie na ten temat nie zdążymy. Ivo Bender, publicysta EWTN, amerykańska światowa telewizja chrześcijańska. Bardzo polecamy. Marek Król, publicysta sieci. Zawsze ciekawy tekst. I Tadeusz Płużański, Polskie Radio 24, również zajmujące i pouczające rozmowy. Wyjątkowy zestaw w telewizji Republika, którą oglądać po prostu trzeba. Bardzo pięknie państwu dziękuję. To był program Studio Prasowe. Ja tutaj w zastępstwie Adriana Stankowskiego mam nadzieję, że dałem radę. Może mnie nie ochrzani, jak wróci. Zobaczymy. A państwa zapraszam teraz na, jak zwykle o 11:00, salonik Rafała Ziemkiewicza.